dzisiaj inscenizowaliśmy oblężenie i zdobycie Smoleńska z 1611 roku. Oblężenie trwało 20 miesięcy. My jako taką ważną i ciekawą kartę historii chcieliśmy to przybliżyć. Dlatego, że w świadomości Polaków Smoleńsk funkcjonuje tylko jakby w jednym temacie, tragicznej ubiegłorocznej katastrofy lotniczej. My, broń Boże, nie chcemy odciągać od tego uwagi, nie jesteśmy przeciwni temu i upamiętnianiu tego. Natomiast no, Smoleńsk jest na przestrzeni wieku związany z naszą historią. Był miastem leżącym w granicach Rzeczypospolitej, wcześniej Księstwa Litewskiego, a większość Polaków o tym nie wie. Ta impreza z jednej strony służyła uczczeniu tej rocznicy zdobycia przez naszych bohaterów rycerzy, z drugiej strony obrony bohaterskiej przez Rosjan. Przyjechali my z города Омска, зовут меня Минин Василий, Российская Федерация. Занимаемся мы историей позднего средневековья, 16-го, начала 17-го века. Мы реконструируем стрельцов времени освоения Сибири. Но так как время, которое реконструируем мы у себя, и битва Смоленская сочетаются, мы решили приехать сюда и поучаствовать в этом военно-историческом фестивале, проходящем в Варшаве. Nasza grupa jest niewielka, ale w większości grup jest podobnie. No, każdy rycerz musi się samodzielnie wyposażyć. Najpierw żupan, spodnie, buty, szabla. Ja jestem uzbrojony tutaj w muszkiet lontowy typu niderlandzki oraz do podpórki używam tego berdysza, który także służył jako broń sieczna. Mundury są szyte zgodne z zasadami epoki. Staramy się rekonstruować tak, jak było dawniej. No. Oczywiście to nie jest w 100% odzwierciedlenie rzeczywistości, to jest inscenizacja, a nie rekonstrukcja. Ale no, myślę, że to jest właśnie najlepszy sposób, żeby to młode pokolenie zainteresować historią, a myślę, że to jest potrzebne.